Witam wszystkich, na początek kilka zdjęć, to co widzimy na zdjęciu to drzewa pokryte grubą warstwą szadzi, łamiące się też pod tą szadzią. Kłodzka Góra na Dolnym Śląsku, zdjęcie zrobione 23 stycznia przez pana Adama Czajkowskiego, dziękujemy, a my już przechodzimy do pogody. Na mapie barycznej widzimy, że wraca do nas pogoda niżowa. Mamy kilka niży, które przemieszczają się jeden za drugą, niż Nikolas, niż Olek, niż Pit. Niż Olek przyniesie załamanie pogody w środę, ale skupmy się przede wszystkim na tym niżu Nikolas, który właśnie będzie nam w poniedziałek psuł pogodę nad, naszą, nad naszym krajem. Przyniesie silniejsze porywy wiatru oraz opady śniegu, deszczu ze śniegiem, opady marznące i opady deszczu. Już od dnia dzisiejszego następuje silny spadek ciśnienia, ciśnienie będzie spadać również w dniu jutrzejszym, lokalnie spadnie do 20 hektopaskali i na północy Polski 990-989 hektopaskali, w centrum Polski 1003 hektopaskale, najwyższe ciśnienie na południu Polski 1011 bądź 1012 hektopaskali. Sokółludowany front atmosferyczny będzie wkraczał już nocą z niedzieli na poniedziałek od północnego zachodu Polski. Na początku rozpada się w województwach zachodniopomorskim i pomorskim. Tam opady mieszane, lokalnie opady śniegu. Te opady będą szybko wędrować w kierunku południowo-wschodnim. W godzinach przedpołudniowych opady śniegu w województwach centralnych oraz północno-wschodnich, natomiast w województwach północno-zachodnich opady mieszane, opady marznące, na wybrzeżu opady deszczu. Strefa opadów będzie przemieszczać się szybko w kierunku południowo-wschodnim. W dniu jutrzejszym 30 stycznia po południu opady śniegu na południowym wschodzie Polski oraz na południu województwa Podlaskiego opady deszczu na północnym zachodzie Polski, na wybrzeżu silny wiatr. Natomiast między tymi strefami opadów deszczu na północnym zachodzie oraz śniegu na południowym wschodzie będą występowały opady mieszane, szczególnie w województwach łódzkim, mazowieckim, e, północy województwa podlaskiego oraz w województwie śląskim i opolskim. Tam może być przede wszystkim bardzo ślisko. Po dosyć mroźnej nocy temperatury będą wzrastać, w szczególności w województwach północno-zachodnich. Polski front atmosferyczny przemieszczający się z północnego zachodu na południowy wschód będzie przynosił coraz wyższe temperatury. Najzimniej przed południem będzie w górach do minus 8 bądź minus 10 stopni Celsjusza. Najcieplej na północnym zachodzie do 3 stopni Celsjusza. Z upływem dnia cieplejsza masa powietrza będzie wypierać chłodniejsze powietrze. I tak w godzinach popołudniowych i wieczornych praktycznie w całej Polsce temperatury powyżej zera, najcieplej na wybrzeżu oraz na krańcach północno-zachodnich do 4 stopni Celsjusza, w centrum 1 do 2 stopni Celsjusza, najzimniej w górach w Zakopanem do minus 6 stopni Celsjusza oraz na krańcach południowo-wschodnich tam do minus 2 bądź 3 stopni Celsjusza. Jednak te temperatury są dość złudne, ponieważ widzimy mapę temperatur odczuwanych przez nas, nasz organizm i najzimniej, najbardziej niekomfortowo będziemy czuć się na południowym wschodzie Polski. Tam odczuwana temperatura do minus 6 bądź minus 7 stopni Celsjusza, na wybrzeżu minus 1 do minus 3 stopni Celsjusza, a w centrum temperatura odczuwana od minus 4 do minus 6 stopni Celsjusza. Zbliżający się w kierunku Polski od północy ośrodek niskiego ciśnienia zwiększy gradient baryczny. To spowoduje przyspieszenie wiatru. Porywy wiatru szczególnie silne nad morzem oraz na wybrzeżu, tam lokalnie do 80 km na godzinę. Na zachodzie, w województwie zachodniopomorskim, w województwie lubuskim oraz w województwie dolnośląskim, od 50 do 65 km na godzinę ta strefa silniejszych porywów wiatru będzie przemieszczała się w kierunku południowo-wschodnim, jednakże tam ten wiatr już będzie słabszy około 60 km na godzinę. Jutro po przejściu pierwszej strefy opadowej pojawi się energia dostępna drogą konwekcyjną, szczególnie na północy województwa pomorskiego oraz zachodniopomorskiego. Oznacza to tyle, że jest duża szansa na pojawienie się burz śnieżnych, a z pewnością na, kon na pojawienie konwekcji i kilku wyładowań, dlatego warto na to też zwrócić uwagę. W związku z tym wszystkim IMGW wydało ostrzeżenia dla wybrzeża, ostrzeżenie przed silnym, silnymi porywami wiatru oraz dla województw centralnych i wschodnich przed opadami marzącymi. Warto na stronie IMGW zapoznać się z tymi ostrzeżeniami i w dniu jutrzejszym, czyli w poniedziałek zwrócić na nie szczególną uwagę. Na koniec dzisiejszej prognozy biometr na dzień jutrzejszy praktycznie w całym kraju. Biometr jest niekorzystny i bardzo niekorzystny, e, szczególnie tam, gdzie będą przemieszczały się chmury związane z frontem atmosferycznym, czyli cała Polska północna, centralna i część Polski południowej. Tutaj bardzo złe samopoczucie dla wielu z nas. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam.